kochani, dzisiejszym kolorowym makijażem przywołujemy wiosnę. Mamy tutaj połączenie fioletu z turkusem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten makijaż powstał krok po kroku, żeby odtworzyć go na sobie, to zapraszam do oglądania dalej. Podstawę mam już skończoną, ponieważ to makijaż oka będzie tutaj grał główną rolę i na nim się skupię. I zaczynam makijaż od nałożenia na załamanie powieki różu w kremie MARC w kolorze Blushing Nude. Nakładam go na puchaty pędzelek i delikatnie zaznaczam nim załamanie. Nakładam też na zewnętrzny kącik. Następnie sięgam po moją ukochaną fioletową kredkę MARC. Jest to kolor Ultraviolet. Nakładam ją w zewnętrznym kąciku i od razu zaraz będę wszystko rozcierać. Mogę sobie pomóc też palcem, żeby ładniej to rozetrzeć. Dokładam i rozcieram do momentu, aż efekt będzie mnie zadowalać. To samo na drugiej stronie. Tutaj już zaczynam aplikować bezpośrednio palcem, ponieważ tak wydaje mi się jest łatwiej i to Wam polecam. Następnie przechodzę do pędzelków i wzmacniam efekt, cały czas dokładając produkty. Żeby jeszcze ładniej rozetrzeć górę, jest mi potrzebny jakiś produkt suchy, prasowany i użyję tutaj bronzera, którego używałam na policzkach, żeby delikatnie rozcieniować jeszcze tą kredkę w górę i to podkreśli efekt tego różu w kremie, który nakładałam wcześniej. Na powiece dolnej również używam fioletowej kredki MARC. Nakładam ją pędzelkiem na dolną powiekę, trzymając się zewnętrznego kącika. I dochodzę tą kredką mniej więcej do połowy oka. I teraz zależy mi na tym, żeby ten makijaż był jeszcze bardziej kolorowy, bo MARC to kolory, więc użyję turkusowej kredki żelowej MARC, którą uwielbiam i serdecznie Wam polecam i za jej pomocą zrobię kreskę. Zawsze lubię te kredki nakładać na dłoń i z dłoni aplikować pędzelkami, ponieważ wtedy mam bardzo wielką precyzję tego, co robię. A pigmentacja możecie zobaczyć, że jest ogromna. Maluję kreskę tak, jakbym robiła to eyelinerem. Uwielbiam te kredki naprawdę. Tak łatwo i przyjemnie się nimi pracuje. Do tego są tak trwałe i mocno napigmentowane, że nic tylko malować. Teraz wytuszuję rzęsy za pomocą maskary Spectra Lash, która ma tutaj 3-stopniową regulację intensywności rzęs. Wybrałam stopień numer 2. Żeby jeszcze bardziej wzmocnić efekt, dokleję sztuczne rzęsy. Oko skończone, pozostały mi usta i na usta nałożę szminkę powiększającą MARC w kolorze takiego, powiedzmy, nudziaka. Nazywa się Coco Kisses i wydaje mi się, że będzie tutaj ładnie pasować, bo nie przyćmi makijażu oka i sprawi, że nie będzie tego za dużo, ale jednak będzie fajnie kolorowo i wiosennie. Wiosenny makijaż w kolorystyce fioletu i turkusu mamy skończony. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się przyda i będziecie szaleć z kolorami na swoim oku. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do kolejnego filmu. Buziaki, pozdrawiam Was, pa!